Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam się w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak, a w dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z Cisco CCN 200301, chciałbym pokazać, w jaki sposób możemy podzielić sieć na podsieci w klasie adresowej B. Schemat działania jest praktycznie identyczny jak w przypadku poprzedniej lekcji, gdy zajmowaliśmy się klasą C. Natomiast będzie jedna drobna zmiana. Jeżeli chodzi o podział klasy B, ponownie mamy podział na część sieciową oraz część hosta. W części sieciowej oczywiście nie możemy niczego zabrać, więc 172.16 jest to nasza sieć podstawowa, maska 16 również, czyli 255.255.0.0, a sieć ta będzie podzielona na 128 podsieć. Więc teraz pytanie, 2 do jakiej potęgi daje nam 128? Oczywiście 2 do 7 daje nam 128, więc tyle bitów musimy pożyczyć, aby wyznaczyć 128 podsieci. Oczywiście pozostałe bity zostaną przeznaczone na wyliczenie liczby hostów. Więc mamy do wyliczenia, czy też do pożyczenia 7 bitów. Więc tutaj pożyczamy sobie 7 bitów i wartość pożyczonego 7 bitu, czyli 2 do pierwszej, czyli 2, pozwala nam na wygenerowanie pozostałych podsieci. Natomiast pozostałe bity przeznaczone będą na wyliczenie, czy też zaadresowanie hostów w danej podsieci. Wycinek listy podsieci. Zaczynamy od 127.16.0.0, czyli naszej sieci bazowej. Będzie ona miała na końcu 172.16.1.255. Kolejna podsieć na trzecim oktecie będzie miała wartość 2, natomiast kończyła będzie się na wartości 3 oraz 255. Kolejne podsieci wyliczane są na podstawie dwójek, natomiast ich końce są o 1 na trzecim oktecie mniejsze niż kolejne podsieci na tym samym oktecie. Natomiast czwarty oktet 255 ze względu na to, że mieliśmy wszystkie 8 bitów na tym oktecie dostępne oraz 1 bit na oktecie numer 3. Jeżeli chodzi o ostatnią podsieć 172.16.254.0, a jej koniec 172.16.255.255. Jeżeli chodzi o maskę 16, maska podstawowa, tak, czyli 255.255.0. Dodajemy 7 pożyczonych bitów, wyliczamy wartości każdego z tych bitów i otrzymujemy maskę 255.255.254 na trzecim oktecie oraz 0 na czwartym. Mając do dyspozycji po stronie hosta aż 9 bitów, ponieważ 1 bit został z trzeciego oktetu, czyli 2 do 0, plus 8 bitów z czwartego oktetu, mamy 512 adresów w sumie. Oczywiście odejmujemy 2. Jeden na rozgłoszenie, drugi na adres sieci i pozostaje nam 510 hostów w każdej z tych 128 podsieci możliwych do zaadresowania. Kolejny przykład, sieć 172.20.0.0. Chcemy podzielić ją na 250 podsieci. Oczywiście część wskazana niebieską strzałką jest to część sieci, której nie zmieniamy. Część wskazana zieloną strzałką jest to część hosta, z którego możemy pożyczyć sobie tyle bitów, ile będzie potrzebne do stworzenia 250 podsieci. Kolejne pytanie, 2 do jakiej potęgi daje nam 250? Oczywiście nie ma takiej potęgi, ponieważ najbliższa wartość, którą jesteśmy w stanie wyliczyć, jest to 256, czyli bierzemy 8 bitów, czyli 2 do 8 daje nam 256, ale tej liczby pozostawimy tylko 250, ponieważ tyle podsieci potrzebujemy. Więc tym razem z części hosta pożyczamy 8 bitów. Interesuje nas wartość 8 bitu, czyli 2 do 0, oczywiście patrząc od lewej do prawej strony. I część czwartego oktetu będzie w pełni wykorzystana, ponieważ nie pożyczamy z niego żadnego z bitów, pożyczamy 8 trzeciego oktetu. I tutaj sieć będzie prosta, wyznaczenie podsieci będzie proste ze względu na to, że każda nowa podsieć będzie na trzecim oktecie o 1 większa od poprzedniej. Natomiast będziemy mieli na jej końcu również na trzecim oktecie odpowiednio 1, 2, 3 i tak dalej, a na czwartym 255
adresów. Ostatnia podsieć będzie miała wartość 172.20.255.0, a jej koniec 172.20.255.255. Jeżeli chodzi o wyznaczanie maski, maska podstawowa 16, pożyczyliśmy 8 bitów, więc wartość tych 8 bitów musimy sobie dodać i mamy nową maskę 255.255.255.0, czyli dokładnie maskę klasy C24. Natomiast pozostałe 8 bitów 4 oktetu, 2 do 8, 256 wszystkich możliwych adresów. Oczywiście do zaadresowania fizycznie na urządzeniach potrzebujemy odjąć od tej wartości 2 na sieć oraz na rozgłoszenie, więc mamy 254 hosty, które jesteśmy w stanie fizycznie zaadresować w naszej podsieci. Ostatni przykład, sieć 172.30.0.0 i tym razem podział aż na 1000 podsieci. Oczywiście zasada taka sama. Tej części nie ruszamy, z tej części pożyczamy tyle, ile jest nam potrzebne. Więc pytanie 2, do jakiej potęgi daje nam 1000? Nie ma takiej potęgi, ale 1024 możemy uzyskać podnosząc 2 do potęgi 10, więc wyznaczymy 1024 podsieci, pobierając z części hosta 10 bitów, które później wykorzystamy do wyliczenia. Więc mamy wyliczone, pobieramy 10 bitów z części hosta, cały 8 bitów z trzeciego oktetu plus 2 bity z czwartego oktetu i 10 bit ma wartość 2 do 6, czyli 64. W przypadku podziału sieci na 1000 podsieci mamy pewną prawidłowość. Otóż przy generowaniu każdej paczki czterech kolejnych podsieci mamy sytuację, w której na czwartym oktecie kolejne sieci są większe o 64. Oczywiście na końcu każdej z tych podsieci wartość jest większa o 63, czyli pierwsza sieć 172.30.0.0, jej końcówka 172.30.0.63, kolejna 172.30.0.64, a jej końcówka 0.127. Natomiast w momencie, gdy zakończymy generowanie każdej z czterech takich podsieci, na trzecim oktecie pada kolejno jedynka, dwójka i tak dalej i powtarza się cykl, czyli na czwartym oktecie kolejna piąta sieć będzie miała 0, później 64, 128. Natomiast ostatnia sieć 1024, 172, 30, 255, czyli trzeci oktet przy przejściu z każdej z czterech takich podsieci będzie zwiększany o 1. Natomiast czwarty oktet 192 do 255 i trzeci i czwarty oktet 255, więc tutaj trzeba na to uważać ze względu na to, że w pewnym momencie dochodzimy czwartej podsieci do 0255 i nie bardzo wiemy, co robić. Wtedy na trzecim oktecie po prostu dodajemy w tym przypadku 1. Wyliczanie maski podsieci, podstawa oczywiście 16, pobraliśmy 10 bitów, więc na trzecim oktecie wyliczamy maskę z 8 bitów, więc będzie 255. Natomiast na czwartym oktecie pożyczyliśmy dodatkowo jeszcze 2 bity, więc 128 plus 64 mamy 192 i liczba hostów 2 do 6, ponieważ tyle bitów zostało na czwartym oktecie, mamy 64. Oczywiście odejmujemy standardowo dwójkę na adres sieci oraz broadcast, więc mamy 62 hosty w każdej z tych 1024 podsieci. Kolejne trzy przykłady generowania podsieci z sieci głównej. Oczywiście nieco inne podejście, chociaż schemat jest niemal identyczny. Kwestia tylko pamiętania o tym, że czasami również na trzecim oktecie musimy zmieniać wartości w kolejnych podsieciach, tak jak to miało miejsce w przykładzie ostatnim, gdzie wygenerowaliśmy 1024 podsieci. W tej lekcji to tyle. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejną, w której zajmiemy się klasą adresów A. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.